Hej, cześć, siemano wam wszystkim, tutaj ja, The Romanek 100 i witam was w pierwszym odcinku z serii Zagrajmy w Life is Strange 2. Kontynuujemy naszą przygodę w uniwersum Life is Strange, skończyliśmy ostatnio taki mały wstęp do tej gry, mianowicie The Awesome Adventures of Captain Spirit, także polecam przed obejrzeniem tej serii, jeżeli nie widzieliście, nie wiecie co się dzieje właśnie w tych przygodach Kapitana Spirita, w przygodach Chrisa, bo z tego co wiem będą to rzeczy ważne, te wprowadzenie jest ważne do kontekstu historii dwójki. Jest to kolejna gra osadzona w uniwersum Life is Strange, ale zupełnie niepowiązana z jedynką. Poza tym, że będą pewnie jakieś easter eggi od czasu do czasu, być może wspomniane jakieś postacie. No jak mówię, kontynuujemy tu naszą przygodę z grami od Dotnod przed premierą tak naprawdę. No i nie tylko Dotnod, bo ogólnie też oczywiście Deck Nine robiło gry z uniwersum. W każdym razie do premiery True Colors, które wychodzi jakoś we wrześniu, nie pamiętam dokładnie którego. No na pewno chciałbym przejść właśnie Risa 2 i to raczej powinno się spokojnie wydarzyć, chyba że będę miał te problemy z internetem, o których wspominałem na Facebooku czy na YouTubie, jeżeli chcecie tam możecie więcej poczytać. A na razie naciśnijmy jakikolwiek przycisk i zobaczmy. Tutaj mój brat oczywiście grał już kiedyś w tą grę, dlatego weźmiemy sobie save'a drugiego. Have you played Life is Strange Season 1? Yes. Did you choose to sacrifice Arcadia Bay? Wait. Czy wybrałeś, aby poświęcić Arcadia Bay? Nie. Okay. The skip feature has been improved. You can now select the skip cinematics on a completed episode. See this alternate mode in the control settings tab. Okay. Dobra, okej, okay, czyli co ciekawe, znaczy musi być Arcadia Bay gdzieś wspomniany w takim razie. No i w zależności od wyboru z jedynki albo Arcadia Bay będzie zniszczona, albo Arcadia Bay będzie ocalona. Ja oczywiście w moim zakończeniu Lisa jedyneczki no, poświęciłem Chloe i uratowałem miasto, tak. Chociaż jak wiemy z fanfika, którego jeszcze raz polecam, znajdziecie linka pod ostatnim odcinkiem z jedynki. Być może tutaj też zalinkuję, jeżeli nie zapomnę. W każdym razie tam jest naprawdę bardzo fajne. Zastanawiam się, czy skapować sobie framerate. Może na razie nie wiem. Tu w ogóle mamy customowe. Mamy wyłącze. Ja sobie włączę VSync'a, poproszę VSync'a. Jest jakiś very high, jest very high. Da się większe ustawienia, bo to było jeszcze pod starą kartę graficzną na pewno, tylko tak rendering quality to jednak chciałbym na 100. Dobra i rozdziałka właśnie w 4K. Dobra. Ok, czyli tyle chyba ze zmian. Audio powinno być dobrze. Oczywiście raczej polskich napisów nie ma, bo nie wiem czemu Square'y nie lokalizują za bardzo rzeczy na polski. Ale mi to oczywiście nie przeszkadza. Włączymy sobie napisy. Dziwne, że były włączone. To zwykle ja gram, jak nie nagrywam bez napisu. Po prostu bardziej się... tak, chcę zapisać. Bardziej się po prostu wtedy wczuwam w... jakby grę. No w każdym razie, myślę, że bez zbędnego gadania możemy sobie zobaczyć jeszcze ekstra, na razie nic. Dobra, to co, zaczynamy w takim razie nową grę i przekonamy się, o czym będzie ta fabuła. Ja kompletnie nie wiem, o czym ta gra jest. W ogóle zero spoilerów, mocno nie śledziłem przed premierą, dlatego że w końcu no chciałem sam w to zagrać. No i w końcu mam tą okazję, tak, żeby poznać tą fabułę. Z tego co słyszałem po opiniach w necie, nie jest tak dobre jak jedynka. Generalnie, albo Before the Storm. Before the Storm miało tyle łatwiej, że tam były te, wiecie, no, ukochane przez wszystkich postacie, chociaż wprowadzili też nowe postacie, które są teraz ukochane w True Colors. Mówię oczywiście o Steph, którą zrobili. Nie wiem czemu zawsze to są jacyś queerowi bohaterzy, którzy bardzo zapadają w pamięć, no bo tak samo wiadomo Max, Chloe. Tutaj nie wiem, jak to będzie wyglądać. No zobaczymy, bez zbędnego gadania. Zaczynamy nową grę, lecimy. Przekonajmy się, o czym ta gra będzie, bo nie wiem, jak mówię. Wiem tylko jeden początek, bo gdzieś na jakimś gameplay traileru czy czymś przed premierą był chyba sam początek gry. Także wiem, jak się fabuła zawiąże. No ale to za chwilę zobaczycie i ja wtedy skomentuję to jeszcze odpowiednio. Thanks, 303. Copy. Dispatch, I need to run a license check on that 10. Oh, shit. Officer Matthews, I've got a 1010 in progress. 1452 Lewis Avenue. I'm gonna need backup. Copy that. All backup available. Daniel, it's gonna be all right. On the ground!
Okej, okay, dobra. Właśnie ta scena była gdzieś przed premierą pokazywana. Jej nie ma w grze? O kurde, ja się spodziewałem, że my tą scenę rozegramy. Chyba, że jeszcze ją rozegramy, a to było tylko takie wprowadzenie, ale okej. No dobra, jak widzieliście, policjant kogoś postrzelił i później mieliśmy moc, którą już widzieliśmy trochę w Kapitanie Spirycie, tak? Czy to Chris to zrobił? Właśnie do końca nie pamiętam. Pamiętam tą scenę z tymi glinami, tylko że no zupełnie inaczej pokazaną. W ogóle nie wiem, czy mam wrażenie, że ta dwójka wygląda gorzej niż te przygody Kapitana Spirita. Czy to jest tylko moje jakieś takie mylne wrażenie, czy tak jest naprawdę, bo nie wiem. Mamy naszego głównego bohatera. See you tonight! Don't be late, losers! Okay, update time. You heard back from Jen yet? No. I'm sure she'll reply at some point. Let me take a look at the situation. Hey, Jen, you going to the party tonight? Dude, we talked about this. Could you have any less game? I'm no good at this. Ooh, how about... Yo, Jen, see you at the party. Let me know if I should bring handcuffs. Oh my god, you thirsty bitch. Here, let Lila the Love Witch work her magic. Okay, just don't make me sound like a loser. I said matchmaker, not miracle worker. Hey, hold on. Let me check it before you send. Too late. Would be awesome to see you there? What? I could have texted that. It's a good start. She'll text back, you'll see. You know, I don't even know if I want to go tonight. Oh, please. It's gonna be fun. You hate every party. Oh, because they're all the same. Too many people, too fucking loud, everybody's wasted. Yes, Sean, you just described a party. Well? The suspense is killing me. It's Dad. Wants to know if I'm coming home after school. Jeez, I'm not a 10-year-old. He just cares about you, Sean. Anyway, you should be happy your dad's looking out for you. Oh, it's Jen. Saying she can't wait to see us at the party. What? Really? Yes. Told you I would work my matchmaker magic. Hmm. So what should I wear tonight? A condom. Oh, haha. Paying plenty of attention in sex ed class, I see. I bardzo dobrze, prawidłowo. Hey, lovebirds. Back from the loony bin? Shut the fuck up, dickhead. Damn, your neighbor's an asshole. Yep. Always true to himself. No, mamy naszego bohatera Shona. Ona chyba jest Laila. I nasmaczuje z jakąś Jen. Mam tylko nadzieję, że nie będzie żadnego trójkąta miłosnego. Man, we need to find a couch for your yard one day. A jak będzie, to że się go będzie dało rozwiązać przez poliamorię. Bardzo wątpię. Ooh, careful. Last time my dad almost busted me out here. Because you were alone? Your dad wouldn't bust me. He loves me. So, you wanna hit or not? Nie, nie jaramy tutaj w tym domu. Nah. Maybe at the party. Track stars aren't supposed to smoke, you know. Yeah, sure. I'll remember this when you're begging for a spliff tonight. Speaking of weed, I got that covered tonight. What else do we need?
Eric said his parents don't leave shit at the cabin, so we better make an official party list. Hey, whoa, what the hell are don't you doing? Don't move. You're my human post-it note. First, we need money for supplies, munchies, chips and dip, soda, etc. This better wash off. And of course, we must not forget the booze. I can probably snag a six-pack from Dad if he's got enough. Hey, did you ever think of maybe just sending a text instead? Oh, right. Blankets. It's gonna get so chilly tonight. You and Jen are gonna need something to snuggle under. Oh, one last thing. C-O-N-D-O... Oh, stop. You're out of room, punk. Is this a penis? Good drawing. Good drawing. Whoa, good drawing, Lila. Daniel's teacher would be proud of you. Ha! The pretentious artist has spoken. Don't fall asleep before me tonight, or you might see more of my skills. You wish. These fucking planes, man. I want to hate them, but I'll miss them so much if I move somewhere else. Shit changes so fast. I get so emo sometimes, wondering what will happen to us once we graduate. Will you still be my BFF? Will shit ever get better than 1452 Lame Avenue? No es posible, nie wiem co to znaczy. No es posible, sister. With all that shit going on, dirty Mexican like me hanging out with an Asian chick? Huh. I mean, that's a one-way ticket to jail. Oh, I'm not worried. You'll be pacing your ass off behind that wall way before me. Shit, you're right. I need to get cooler than you, so my 10,000 followers keep me out of trouble. I mean, no way you can, but I love you anyway. Okay, it's getting way late and I gotta pick out my outfit for tonight. Skype me later when you're ready. Hugs. Talk to you soon. Hello, Friday night. Okej, okay, granie z tym momentami trochę słabo działa. Znam się, czy mogę coś na to poradzić. Szczerze, nie wiem dlaczego. To trochę dziwne. Być może mógłbym zmienić display mode na full screena. I być może to by pomogło. Wiecie co, chyba tak zrobię. Zrobimy sobie tak. Yes. I ja sobie przy okazji zmienię jeszcze w OBS-ie tylko jedną rzecz. Zrobimy sobie przechwytywanie gry. I powinien mi złapać za chwilę, mam nadzieję. Jest na full screen. Dobra, okej. Okay. Być może to trochę pomoże. A jak nie, to może obniżę później trochę ustawienie. Ale nie, bo czekajcie, no bo te render quality jest na 100%, czyli nic tu nie powinno być ten. Ewentualnie antaliasing być może trzeba będzie trochę zmniejszyć. Zobaczymy. Dobra, w każdym razie gramy dalej oczywiście. Jestem ciekaw, czy naprawdę po prostu ta Laila, Laila ona się nazywała, czy ona po prostu jest przyjaciółką, jeżeli tak, spoko. Czy potajemnie leci na Shona, tylko nie chce tego powiedzieć. I vice versa w sumie też. No zobaczymy. Hey, perfect timing. Just the son I wanted to see. Oh, sure. But I'm a little busy. Did you see Lila? She said we can go to the movies next week. She said... Dude, bug her, not me. You're not exactly her type. You're lucky she puts up with you. Ugh, jeez. Thanks, Pop. I feel really supported right now. You're welcome. And now we need an objective judge. That would be you. Really? Hey! No fair! Court is in session. Judge Diaz, presiding over the case of the last Choco Crisp. I have to go, get ready for a party and stuff. So... Well, if you want to attend to a party and stuff, you have to earn it, Your Honor. Oh, shit. Hey, he swore. Yes, I heard tattletale. Please, Judge Diaz, be an example to the court and society. Then you can go hook up or chill or whatever. Now,
Who deserves to eat this final choco crisp? Your adorable little brother who eats about 10 bags a week, or your poor, suffering father who slaves over a hot engine to provide his family with a home and a garage? Me! Come on, Judge. Shh. Let him decide. Judge, the verdict, please. You're both guilty. You're both guilty of wasting my time. Case closed. What? No fair. Dad! What is this? My own flesh and blood tosses me under the bus. He sucks. Okay, back to work. I hear an engine calling my name. And you better play nice together, like you always do. Yeah, I have to go to work in my room too. Yeah? Don't hurry back. Okay, let's get this party list started. No to w końcu mamy chwilę, gdzie ja też będę mógł trochę pogadać generalnie. Wydaje mi się, że jesteśmy przed tym intrem, które wcześniej miało miejsce. No i co, przejdziemy się po chacie, popatrzymy co tu mamy i będziemy szukać tych rzeczy wszystkich. Ja tu mam jakiś dziennik. Okej, okay, mamy inwentory, mamy zadania też. Idziemy na imprezę do jakiegoś Erika, spoko. Tam generalnie Sean, to myślę, że jeżeli chcesz z tą Jen się hookupować dzisiaj, to nigdy nie wiesz, co się wydarzy, także lepiej tego kondoma też by załatwić. Ale zobaczymy. Okej, okay, rozumiem, no mamy tutaj parę pierdół, jakieś przejściówki chyba? Nie wiem do końca, jest tu jakieś słuchawki, no spoko. O, tu mamy trochę tekstów. Coach Aaron. Czy ja chcę to wszystko czytać? Okej. Okay. Tutaj na jakiś nasz trener ze szkoły pewnie. Generalnie. Jakiś wyścig. To jestem ciekaw, czego on trenuje. Bo i to pewnie... chyba, że biegi może po prostu? Możliwe. Tak, pewnie jakieś biegi czy coś w tym stylu. No spoko. Zobaczmy, co my tu jeszcze mamy. Adam. Oj. Chcę Adama. No kurde, ej! Gdzieś to jakiegoś dwuklika łapie. Adam, dobra, zobaczmy do góry. Game on, ok. Tylko gra, że pewnie... no na kompie granie, tak? To się generalnie dzieje w 2016 roku, także trochę już bardziej jesteśmy do przodu niż Life is Strange 1, boss. Ty jesteś, pewnie jakaś robota dodatkowa, nie? Tak. How about a rise, bad connection? Oczywiście. Sean Diaz. W ogóle muszę zapamiętać nazwisko też. How late? 15 minut się spóźnimy. Dobra. Spoko. Okej. Okay. No tu ogólnie chcemy zerwać się z roboty, wiadomo. Dobra. Ellery. Nie mam lego pojęcia, kim ty jesteś. Czy widziałeś mój post na FB? Nie. Jest czas na... Ziółeczko, bardzo dobrze, za ziółeczko, szanuję. Ziółeczko można, nie wiem, jakoś fajki to nie, bo to śmierdzi. W sumie Marycha też śmierdzi, ale no. Marysia jest dobra. Zobaczmy. Check it out, Stoner, okej, okay, coś wygrali. Spoko. No dobra. Chicks dig it too, okej. Okay. Haha, ciekawe, size matters. Nie. Dobra, Laila, co tu zobaczę jeszcze? O kurwa, z nią to my tu możemy... Oto, ale ja chcę to wszystko przydać, bo to dużo będzie zależeć, jaka tu jest między nimi relacja generalnie. O kurwa, ja tu się będę scrollować i scrollować przez to. Masakra, no dobra. Zobaczmy. Hej, wake up! Okej. Okay. Nie ghostuj mnie, buu, okej. Okay. Zobaczmy. No dobra, co się stało? Jesteś kudazgiem. Dobrze. That's what she said. Okej. Okay. 2010 zadzwonił do mnie i chce... And what's in mem back? What? Nie wiem, o co chodzi za bardzo. Generalnie. Aż tak może nie ogarniam slangu młodzieżowego, szczególnie po angielsku. Generalnie. Jestem w ogóle ciekaw, czy ten... Nie wiem, ile teraz nasz bohater ma, jestem ciekaw, czy on jest mniej więcej w moim wieku. Pewnie tak. Skyblader! Kurwa! Kto normalny używa Skype'a? Co?
Ja rozumiem, że to 2016. Nie wiem, czy wtedy już Discord był, ale... Skype, naprawdę? Boż. No dobra. Zobaczmy, ready to grind tomorrow. Okej, czyli gdzieś tam sobie na jakichś deskach pewnie jeździli. Okej, jakiś serial chcieli oglądać, ale niestety był ten w robocie. Okej, I love you. You are my BFF. No, ja jestem ciekaw, co to z nimi będzie dalej. Tak, dalej w robocie. Aha, teraz ona jest w robocie, okej. No dobra. Oho, epic Skype ahead. Dobra. Layla Hawking w ogóle. Dobra, spoko. Mocha. Nie wiem, co to jest mocha. Pewnie jakiś drink czy coś. Dobra, zobaczmy dalej. Yusak, okej. No bardzo... to są bardzo fajne rozmowy. Tak, tak. You're going to the big game. Nie wiem, jaki game, ale pewnie tak. Anna wants to. Okej, czy ona naprawdę próbuje... ustawiać Shona ze wszystkimi dziewczynami w szkole, czy coś? Wow. Kurwa, ile tego tu jest? Masakra. O, w YouTube. A czemu Fyby mogli używać, a w YouTube nie? W sensie YouTube nie mogli. Ciekawe. No dobra. To tire, you are a false stoner. Okej. Okay. A nasz brat to Daniel. Okej, okay, spoko. No dobra. Should I tell Mr. Ellison? Tell him to fuck off. Tak, dobrze. Pięknie. ODE. Official dad excuse. Ok, trademark. Widzę. What's your dad so damn cool? Please adopt me. Słodkie. Fajne te rozmowy. Fajne, fajnie, fajnie napisane. Tylko kurwa, jesteśmy w połowie dopiero. No dobra, spoko. Widzę, że Layla to ostro zioło wciąga. Generalnie. No dobra. Halo, happy birthday to you. O, prawie jesteś prawdziwym... A nie, dobra, czyli oni są trochę ode mnie starsi, bo w 2016 roku, jeżeli on albo ona miała... Znaczy ona na pewno miała pewnie 18, no to... chociaż to by się nie zgadzało, bo by nie mogli pić alkohol, bo w Ameryce jest od 21 roku. Nawet mogą być dużo starsi ode mnie, ale nie wyglądają, czyli raczej 18, czyli są starsi ode mnie. O ile? O 2 lata. Dobra, zobaczmy. Momster made me go to her sister's house. O. No cóż, życie. Zobaczmy, co my tu jeszcze mamy. Misty Mice. Jestem ciekaw, co to Misty Mice. Generalnie. No nic tu już chyba na razie ciekawego nie ma. Do you know Jen Murphy? Okej, okay, to ta Jen Murphy asking for a friend, oczywiście. O, I will hook you to up, oczywiście. Nie mów do niej nic. If I don't, you won't. O, no dobra. Jen asked for my number in class. What did you tell her? That you were a loser. O, huhu. No dobra. Okej, okay, sorry to care. No dobra. Did you text Jen? No, I will. When? Soon. Don't punk out, bitch. Dude, miss the bus again. Did Lipton... Lipton! Co? Czemu Lipton? Lipton karty graficzne zajebał i pewnie się teraz ukrywa gdzieś w Stanach. Generalnie. I told him you were too high. Okej. Okay. Świetnie. Nice. Okej. Okay. Dzwoniłeś? Tak. Lila, Daniel, yes. What are you doing? Talking to my favorite Diaz. A little shit took my phone. O. Wait, be nice to my boyfriend, I'll kick your ass. Okej, czyli to brat zajebał telefon. Generalnie. Okej, dank memes. Nie lubię dank memów generalnie. No dobra, i to już praktycznie tyle. Okej, no żeśmy dużo tutaj spędzili. Eric. Nie Jen. Kur! Ej, to tak chujowo działa. Eric, dziękuję. Tu na szczęście tak dużo nie ma. Z naszym braciszkiem generalnie. Zapomniałeś butów, co? Okej. Okay. I'm out. Okej, okay, nie wiem, o co chodzi. Generalnie. No tutaj tam z bratem oczywiście. Widzę, że się za bardzo nie kochamy. W sensie kochamy się tylko tak na odwrót. Bring your own beer, boy. No dobra. Nic ciekawego nie ma. Layla's coming.
Okej. Okay. Zobaczmy tą Jen. Co myśmy tutaj z nią pisali? Hey Jen, Sean Diaz here. Hi, what's up? Not much, you? Chilling with Netflix. I Netflixa mogą używać. Ty, to Google musi mieć jakoś te znaki towarowe i nazwy popatentowane, że nie mogą ich tego używać. Bo Netflixa jakoś mogą. Generalnie. Bo generalnie z tego, co gdzieś tam kiedyś czytałem, to jakby no takie nazwy jak Netflix nie są jakoś bardzo mocno opatentowane, że można ich w swoich tworach używać. Okej, okay, tylko widzę, że Sean niestety z matmy robił zadanka domowe. Potrzebujesz trochę pomocy. No, dobrze by było. O. I się będą pomagać po szkole. W bibliotece się spotkają. Ojej. Świetnie. Jak tam na teście? Gotta be. No to prawie najlepiej. Generalnie. Okej, okay, tutaj mamy chwilę, coś ona próbowała dalej gadać, nie tylko o szkole, ale akurat Sean był w robocie. Generalnie. Mr. Gorbeck sick today. Okej. Okay. No i to jest to, co pisaliśmy już niedawno. Okej. Okay. I jeszcze od ojca. Coś tam mamy. O Jezu, od ojca też jest, widzę, sporo. Dobra, przejdziemy sobie na górę. Jak już przeczytałem wszystko, to przeczytam resztę. Generalnie. Okej, okay, mieliśmy mu pomóc, ale oczywiście zapomnieliśmy. No spoko. Tu mieliśmy odebrać naszego brata ze szkoły, ale oczywiście z Lilą coś tam mieliśmy. Me too, just not with Lila, o Jezus Maria. No dobra. No, zobaczmy co tutaj. Okej, okay, i właśnie nie wiem co ten race. No mówię, wydaje mi się, że jakieś biegi czy coś. Nie wiem co innego. Enjoy your concert. Okej, okay, czyli gdzieś był też z Lilą na koncercie, spoko. No dobra, zobaczmy. You are already drunk. Nice. Dalej w robocie, tak, oczywiście. Duck Joke Simulator 2016. W sumie mogliby coś takiego zrobić. Generalnie jesteś w dużych kłopotach. O! Ziółko. Znalazł ojciec. No dobra. No, ale to co tam ziółko, to nic strasznego. They have to wear a mask. O Boże, jakieś to jest teraz adekwatne. Generalnie. Okej. Okay. Znowu z Lilo, oczywiście. I dobra, chyba tyle. Zobaczmy, co my tu jeszcze mamy. Mamy journal! O kurde, dobra. Dużo tego tu jest. Trochę do poczytania. Tego już mi się tak jakoś bardzo nie chce czytać. Generalnie. No dobrze, mamy w większości rysunki. Generalnie. Tutaj jakieś jarańsko. Tutaj Jen. Tutaj jakieś jazdy na deskorolce. Pewnie też jarańsko. Generalnie tutaj jakieś grańsko. Tu jakiś koncercik. Misty Mice. A, Misty Mice to widzę, że była jakaś kapelka. Spoko. Generalnie. Zobaczmy, co my tu jeszcze ciekawego mamy. No te rysunki takie średnie bym powiedział. Dobra, i to tyle. Okej, okay, czyli możemy się jeszcze trochę rozejrzeć tutaj po mieszkaniu, zacząć przygotowywać rzeczy do imprezy. Better pack for the party. Aha, czyli mogę sobie ten... W ogóle... Okej, okay, to jest numer do Jen. Okej. Okay. Spoko. To w ogóle możemy sobie na to wszystko popatrzeć. Zapalniczka, trochę kasy. Mamy 3,20, czyli będzie w tej grze jakiś money management, że tak powiem. No spoko. Statistics and you. Takie rzeczy do szkoły. Dobra, no nie będę na to wszystko patrzeć. Chodźmy, przejdźmy się. Mamy jakieś sneakersy. It's nice going jogging with dad every once in a while. Though he's way too chatty. That's right. Qué pendejo. Okej, okay, jestem ciekaw, co to jest. My tu też w ogóle jesteśmy blisko Seattle, czyli to też się dzieje gdzieś pewnie, nie wiem czy w Oregonie konkretnie. No ale też na pewno zachodnie wybrzeże, czyli w miarę pewnie blisko do Arcadia Bay. It's good to be the judge. Oj, zdecydowanie, jeżeli mogę dla siebie wszystko zgarnąć. Dobra, bo mamy generalnie poszukać kasy, jedzenia i tak dalej. Dad tries so hard to get on a healthy diet. I can't wait for him to be real funny, Dad. Drugs, money. Steal coins. Nie no, może nie będę podbierać. Tak koniecznie. Generalnie. A Instagrama też w ogóle mogli, już tam dialog trochę przeskipowałem, ale Instagrama też mogli, tylko YouTube'a nie mogli. Meet the Diaz. Organization experts.
Nice. Dobra. What the? Is Dad baking something? Syrop klonowy. No dobra. Kabinet. Zobaczmy. Dobra, mamy ciastka, bierzemy. You're coming with me. Co my tu jeszcze mamy? Switch. No way. Dad will kill me if I take his precious candy. No to nie, jeżeli nie, to nie. Maybe this is better. Aha, czyli mogę wybrać albo cookiesy, albo chipsy. Chyba chipsy. Na imprezkę. Myślę, że będą lepsze. That off the list. Food down, drinks to go. Dobra, czyli trzeba będzie znaleźć jeszcze coś do picia. No to co, pewnie gdzieś tutaj, nie? W lodówce. Jeszcze zobaczmy zdjęcia. Daniel kept saying, I'm freezing! But we couldn't get him off the skis. No spoko. Jak mówię, w lodówce powinno być coś do picia. Soda, beer. No to co, bierzemy pewnie piwo, nie? Ted doesn't drink that much. Does he keep track? Don't forget the non-booze. Aha, czyli mam wziąć to i to? That'll do. Bet there's gonna be a keg at the cabin. Okay. Better take that instead. Zastanawiam się, co wziąć. Czy alkohol? Czy sodę? Ja bym oczywiście sam osobiście, bo ja strasznie piwa nie lubię, a jak już to jakieś mocniejsze alkohole, to bym wziął raczej to i będzie bezpieczniej. Bierzemy, będziemy grzecznym dzieciaczkiem. Man, Daniel could live off this crap. Dobra, bierzemy to. Czego mogę jeszcze wymienić? Czyli to nie jest ostateczna, że tak powiem, decyzja. I ktoś nam napisał. Okej, okay, Laila, co tam? You ready for the party? Answer or take your hot dad. Boże. Damn. Laila's so hyped up for tonight. Better hurry. Will dad actually take us there one day? Doubt it. Jestem ciekaw, czy jest sens jeszcze tutaj rozglądać? Damn. The guy never stops working. Okej, okay, to chyba jakiś rachunek, który nasz ojciec wystawił? At least I don't have to help Daniel out with math. Thanks, Dad. No dobra, jakieś bardzo proste zdanie, no bo wiadomo, nasz brat jeszcze dosyć młody jest. Zobaczmy, Daniel's room. Mamy łazienkę, w łazience coś konkretnego mogę zrobić? Well, it's not my turn to do the laundry. Daniel better not use my toothbrush again. Hey, Jen. What's up? Oh, try again, loser. Hey, you look totally hot. Oh my god, stop. Ugh. Hey, you wanna share my blanket? Boże, nie, tylko nie tak, proszę. Hey, Jen, do you wanna hang out sometime? Not bad. Remember, don't be too thirsty. Tak, i zachowuj się kurwa normalnie. Generalnie, to jest najlepsza opcja. Dobra, możemy wejść do swojego pokoju, coś może tutaj ogarniemy jeszcze. Fajnie by było zobaczyć. Ale zobaczymy sobie nasz pokój, myślę, na początku kolejnego odcinka, mamy już ponad pół godziny. Wiem, że takie trochę przeczytane ten wstęp generalnie, Harv. Yuri, yes, I hear you're gonna tap Murphy's ass. Może się zdarzyć. Asshole. Zobaczymy, co się wydarzy na imprezie oczywiście. No w każdym razie, jak mówiłem, ten pierwszy odcinek przegadany i przeczytany, że tak powiem, no ale to wiadomo, wstęp, także będzie dosyć to powoli się rozkręcać. Tak czy siak w tym odcinku to by było na tyle, tak więc mam nadzieję, że on wam się podobał. No i komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, a przede wszystkim oglądajcie. No i do kolejnych filmów. Na razie. No i cześć.
Thank you.